na spotkanie stacjonarnie w Warszawie. Boże, w jakiej Warszawie? Na spotkanie stacjonarnie w Krakowie. Pachnie merino. Zdecydowanie i mocno. Oh. Przerabiam. Ja o to myślę na temat tempu przyrostu tej sukienki. Cześć. Ja mam na imię Małgorzata, a to jest Rysionok. Zapraszam Was na odcinek o sukience Linnea Dress. Dzisiaj zabiorę Was w podróż w przeszłość. Okres od końca lipca do połowy sierpnia, kiedy miałam czas nagrywać postępy w robieniu tej sukienki. Potem Wam opowiem o maratonie, który był od sierpnia do połowy września i o koronnym wyjściu tej sukienki, czyli o moich 40 urodzinach, na które udało mi się skończyć i założyć tę sukienkę. Wszystko opowiem Wam w tym odcinku, ale najpierw zapraszam Was na materiały archiwalne, które zobaczycie właśnie teraz. Cześć! Dzisiaj jest 19 lipca i rozpoczynam moje przygotowania do Last Minute Call, czyli callu na sukienkę Linnea Dress. Jestem u Kasi w sklepie Stricke i odebrałam właśnie swoje zamówienie. Pokażę Wam, co mam i pokażę Wam sklep Kasi, który jest sklepem internetowym, nie jest to sklep stacjonarny, ale można się umówić na osobisty odbiór. Kasia ma otwarte drzwi w każdą środę po południu, także można przyjść, wymacać, obejrzeć i zdecydować się na żywo na kolorki. Dobra, wzięłam torbę. Tak duża jest ta torba dla mnie, dlatego że to będzie duża sukienka. Robię największy rozmiar. Z tego co sprawdziłam, będę musiała nabrać ponad 400 oczek, także miejcie mnie w opiece. Jest wzór na sukienkę. To jest ta piękna sukieneczka, pokazuję Wam tutaj. O! Zdecydowałam się na melanż kolorów i wybrałam tyn linę w takim pomarańczowym, odpojemnym kolorze. Nie ma na to innego słowa, bardzo mi przykro. No może żarówiasty jeszcze. Ale ten kolor i potrzebuję go 7 motków. Niesamowity jest. Uwielbiam ten kolor. To jest w ogóle mój ulubiony kolor z całej palety Sadness Gang. Mam też zapas Mandarin Petit pod łóżkiem w tym kolorze, ale on jest częścią kardiganu halloweenowego, który leży od zeszłego roku, bo nie zdążyłam go zrobić na Halloween. Więc zobaczycie go, myślę, że we wrześniu, czyli już niedługo. Być może w następnym odcinku. Także pokazuję Wam tę linę. Kolor 3009. Z tego co wiem, to w każdym motku, w każdym rodzaju Sadness Garn, ten sam kolor się tak nazywa, 3009. To jest czasami nazywany chyba pomarańczowym tygrysem albo ognistym tygrysem. No w każdym razie bardzo tygrysi. Rysi. I mam żółty, słuchajcie, żółty jak kaczuszka. I to będzie Mandarin Petit, czyli 100% bawełna w takim żółtym kolorze. Więc moja sukienka będzie składała się z jednej nitki tego i jednej nitki tego, czyli z takiego melanżyku. Wkładam tą torbę na chwilkę. Spadnie mi. W każdym odcinku mi coś spada, wiecie? Zawsze. O! Proszę bardzo, pokazuję do kamery. Taki to będzie melanżyk. Nie miałam drutów 3,5, więc od razu kupiłam sobie... Wkładam tą torbę 6. Od razu sobie kupiłam te druty 3,5, żeby od razu zrobić próbkę, jak stąd wyjdę. Bo już nie wytrzymię po prostu. Nie wytrzymię. Teraz Wam pokażę, jak duże są to zakupy. To jest 9 plus 7, czyli łącznie 16 motków. Proszę bardzo. Nie było łatwo. Wybierałam te kolory zaocznie, dlatego że byłam chwilowo za granicą i Kasia ze sklepu Stricke wysyłała mi zdjęcia motków położonych w słońcu na parapecie. Po to, żebym mogła wybrać jak najlepsze kolory i wiecie co. W ogóle ta sukienka miała być na początku cała żółta, albo cała różowa, albo cała zielona, albo cała turkusowa. Natomiast finalnie zdecydowałam się na taki cytrusowy melanż. Wstawię Wam zdjęcie z widokiem, który mnie zainspirował do tej sukienki. Z taką stylistyką południowych Włoch, wybrzeża Amalfi, Sycylii, cytryn, pomarańczy i właśnie zestawienia tego żółto-pomarańczowego. Może być też z dodatkiem niebieskiego i zielonego, ale już nie kombinujmy. I tu na razie tyle. Wracam do domu
i dam Wam znać, jak będę robić próbkę i które druty się sprawdziły, bo ja kiedyś robiłam bardzo ścisło, teraz robię tak se, zależy od nastroju, ale nadal jest to bardziej ścisło niż luźno. Nie mam pewności, jaki numer drutów mi się sprawdzi, dlatego będę robić próbkę. Ja nie jestem jakąś wielką fanką próbek, raczej lecę na żywioł, zwłaszcza, że wszystko lubię mieć w takim rozmiarze, nawet przy dużym. Natomiast tutaj się obawiam, że ta sukienka wyjdzie po prostu za szeroka, za duża albo za ciasna w biuście. I w tej sukience, jak w żadnym innym projekcie, będę robić próbkę i będę się starała i będę robić próbki do tego momentu, aż się wstrzelę w próbkę sadne z garn. Bo nie chcę ryzykować, że coś pójdzie nie tak. Dobra, pokazuję Wam jeszcze druty, bo taka ze mnie profesjonalna truciara, że nie miałam nawet drutów 3,5 w domu. Także kupiłam sobie od razu takie. Zobaczymy, czy je poskromię, chociaż z tego, co z mojego doświadczenia raczej poskramiam druty 2,5, a nie 3,5, także zobaczymy. Do zobaczenia wkrótce, jak będę robić próbkę. Cześć, jest 1 sierpnia. Ja niedługo wychodzę na spotkanie inaugurujące Last Minute Call. Na spotkanie stacjonarnie w Warszawie. Boże, w jakiej Warszawie? Na spotkanie stacjonarnie w Krakowie. Widzimy się w Bezogródku. To trochę pechowe miejsce, bo już drugi raz cały dzień pada, jak mam się tam spotkać. I nie wiem, czy kolejny raz się spotkamy. Pogoda od rana jest straszna. Niemniej jednak dzisiaj zaczyna się kal na Linnea Dress, czyli sukienkę Sadness Garn. Pokazywałam ją Wam już w pierwszym wejściu. Teraz Wam pokażę próbkę, bo od ostatniego nagrania minęło 10 dni, ja w tym czasie zrobiłam próbkę. Tak wygląda próbeczka. I ten projekt będzie naprawdę duży i ja robię największy dostępny rozmiar ze wzoru Sadness Garn. W związku z tym potrzebowałam 16 motków. 9 motków Mandarin Petite i 7 motków Thin Linę. Z tej kombinacji przerabianej podwójną nitką. Strasznie ostry tu wychodzi, on nie jest aż taki. On jest taki po prostu pomarańczowy, taki jak tu. Wychodzi taki melanż. Dlaczego mówię o tej ilości i o tym dużym projekcie? Dlatego, że nie zgodziła mi się próbka. Robiłam próbkę zgodnie ze wzorem na drutach 3,5 i miałam za dużo oczek w 10 cm i sięgnęłam po większe druty, po 3,75 i dopiero zgodziła mi się próbka. I mówię o tym dlatego, że to będzie duży projekt, który będę długo robić. I szkoda by mi było czasu, pieniędzy i energii włożonej w ten projekt, gdyby się okazało, że wyjdzie z tego jakiś potworek. Za ciasne, za krótkie, tam palicho za krótkie to się dorobi, ale za ciasne albo za szerokie, ze zbyt dużymi dziurami pod pachami. No chcę, żeby było idealnie albo jak najbliższe ideałowi. Także wyjątkowo zrobiłam próbkę. Ja bardzo rzadko robię próbki, ale tym razem zrobiłam i to jest już trzecia próbka. Dlatego, że pierwsza mi się nie zgodziła, więc ją spróbam. Druga mi się zgodziła, była taka niewyględna, a że ja jestem oszczędna, to ją spróbam, żeby wykorzystać. Ale potem Kasia ze Strickę poprosiła o zdjęcia próbek, więc zrobiłam taką ładną, wyględną. Tutaj pozdrawiam osobę, która napisała komentarz pod ostatnim filmem, który nagrywałam, czyli pod rysiowlogiem 10. Jak Wam puszczę ten vlog, to już nie będzie to ostatni. Ale pod rysiowlogiem 10 jedna osoba napisała cytat ze Szereka na temat wyględności. Także bardzo pozdrawiam tę osobę. Tak się uśmiałam, jak przeczytałam. Moja ulubiona scena ze Szreka to jest: kandydatka numer 2 lubi drinki z palemką i malować paznokcie. To jest mój ulubiony cytat ze Szreka. Więc to jest ta próbeczka. Pięknie wyszła, w ogóle bardzo miło się przerabia. Ja z Mandarin Petite mam już doświadczenie, chociaż nie widzieliście niczego na moim kanale, dlatego że to jest kardigan zaczęty na szydełku w zeszłym roku i zrobię go na ten wrzesień pewnie. No już tam niewiele zostało, bo to jest taki z kwadratu babuni ze wzoru Ewy plecione crochet. I ja go skończę, to Wam pokażę. W każdym razie tam część jest robiona pomarańczowym tygrysem, czyli tym kolorem. Więc ten 3009 to jest absolutnie mój ulubiony kolor. I widziałam na kanale Miodzik Art wczoraj, czyli jeszcze pod koniec lipca. Tam autorka tego kanału też robi tę sukienkę, nie w ramach naszego kanału, tylko zaczęła już ją robić wcześniej. I właśnie robi z tego pomarańczowego tygrysa, tylko w całości z pomarańczowego.
a nie z takiej kombinacji jak mój. No w każdym razie ja z Mandarin Petit mam już doświadczenie, bo z pomarańczowego Mandarin Petit, którego mam jeszcze trochę zapas pod łóżkiem, żeby dokończyć ten kardigan, robiłam właśnie w zeszłym roku na szydełku, przewspaniale się przerabia na szydełku ta włóczka. Sunie po prostu, ślizga się po szydełku, ale w pozytywnym sensie, jak masełko. I muszę Wam powiedzieć, że na drutach się tak samo dobrze przerabia. Z tej kombinacji, tym gorszym rodzeństwem, to jest ten linę, dlatego że to jest bardzo cieniutkie i ma tendencję do rozwarstwiania się troszeczkę. To jest cienizna, bo to jest 50 gramów 220 metrów, to jest 50 gramów 180 metrów, ale zupełnie inna struktura. To jest taka mięciutka bawełenka, naprawdę. Przecież ta kamera to w ogóle pokazuje takie kolory z kosmosu. Naprawdę. Nagram Wam w innym wejściu, to zobaczycie. O, może. O, to już prędzej jest ten kolor. To nie jest taki. Jak do robót drogowych trochę. To nie jest taki kolor. Ale zobaczycie jeszcze. No, w każdym razie ja z Mandarin Petit jestem zadowolona, jak zawsze. Nie jest to moje pierwsze podejście, ale pierwsze na drutach. I świetnie się przerabia tę włóczkę, naprawdę. Jeśli miałabym wybrać jedną bawełnę, którą przerabiałam, a przerabiałam już trochę dotychczas i mam sporo tych motków bawełnianych różnych, to byłby mój ulubiony. To Mandarin Petit byłby moim ulubionym, jak dotychczas. A jeśli chodzi o tę linę, to taki gagatek. Cienkie to, słuchajcie, żaruba. O, tu może jak wsadzę Wam w sam nos ten motek, to dopiero zobaczycie, jaki ten kolor. O, proszę bardzo, to jest taki właśnie kolor, jak mam pod nos podsadzę. Więc ten gagatek jest trochę trudny w przerabianiu, bo trochę mi się rozwarstwia. A to jest jakiś skład? Bawełna, wiskoza i len. No więc on jest już sam w sobie skręcony z trzech nitek i do tego jest bardzo cieniutki. Ogólnie to pewnie byłby koszmar, gdyby to nie było Mandarin Petit w tym zestawie. Gdzie ta próbeczka jest? Tu. Gdyby w tym zestawie nie było Mandarin Petit, to pewnie byłby koszmar. Ja gratuluję Magdzie z kanału Nocna Dziewiarka, że ona po prostu urodziła tą sukienkę taką aż do kostek. I to z tego tylina chyba tak to było, jeśli dobrze kojarzę. Matko jedyna. Przecież to jest roboty na 3 lata. Magda, szacun. Także jakby nie było tego mandarina, no to pewnie byłby mój życiowy dramat. Ale jest i jest naprawdę super. Ten mandarin wszystko ratuje. I tak cudownie się to przerabia. Specjalnie jestem trochę wcześniej w tym kalu, dlatego że jestem jedną z administratorek na grupie, jako część Dziergamy na polu. I staram się być trochę do przodu z tym wzorem, żeby w razie czego móc odpowiedzieć na jakieś pytania. I już mi się nasunęły pytania zaraz po 3 pierwszych centymetrach zrobienia tej sukienki. Także pokażę Wam, ile zrobiłam. Dzisiaj jest niby oficjalny start kalu 1 sierpnia, ale ja już troszkę mam. I... O, już widzę, że mi oczka spadły. Przy Was będę naprawiać. Proszę bardzo. A to też pokazuje, jak fajną strukturę ma ta włóczka, bo się nie ma co bać, że się tam coś spruje. Tylko normalnie hop, siup i nakładamy. I nie ma żadnego problemu. Tara! O, tu się znowu zsuwa. I nałożone. I nie ma problemu. Bardzo dobrze się to przerabia. Mam tyle. Uwaga, pokazuję Wam. Znacznik z dynią, co by mi się pięknie i przyjemnie pracowało. Gdzie ta dynia? Tu. Zobaczcie, na dwa zielony ogonek. Znacznik z dynią. I to jest tak. Musiałam nabrać ponad 400 oczek na mój rozmiar. Nie było łatwo, dlatego że ja bez pomyłki mogę liczyć do 10. W związku z tym nałożyłam 40 znaczników. Co 10 oczek nakładałam znacznik. I teraz już nałożyłam to na mniejszą żyłkę, bo zaczynałam od żyłki 150 cm. To było coś takiego. Takie wielkie. Potem zaczęłam przerabiać na tej żyłce 150 cm. I wydawało mi się, że za bardzo są napięte na tej żyłce i zmieniłam na setkę. I na setce nadal mi się wydawało, że są za bardzo naprężone i przełożyłam na, i teraz nie wiem, czy to jest 60 czy 80. I wygląda to tak. I nie wiem, czy to tak powinno wyglądać, takie ściśnięte jak sukienka falbaniasta, bo to ma w obwodzie, nie pamiętam ze wzoru, ale 180-190 cm, coś takiego. Więc wsadziłam to na chyba 60 albo 80, taką różową z Knit Pro, tą obrotową. O, tu widać. Z tych takich, co się solo kupuje. A znaczniczki od Marzenki, Knit with Sis.
No i tak przerabiam. Dzisiaj pójdę. Dziewczyny pewnie będą w szoku, że już mam tyle, bo to jest pierwsze spotkanie w ramach Kalu. Ale tak jak mówiłam, ponieważ mam największy rozmiar, ona jest i szersza, i dłuższa, wiadomo. To zaczęłam po prostu wcześniej i też chcę wiedzieć, czy będą jakieś kwestie sporne po drodze w tej sukience. Już odkryłam jedną rzecz, jeśli chodzi o zwężanie, bo tutaj co kilka centymetrów trzeba sobie zwęzić. Zależnie od rozmiaru, w moim rozmiarze to jest co około 3-3,5 cm. I rodzaj zwężania, który jest tam podany we wzorze, wychodzi mi brzydziej niż pierwszy lepszy, który znalazłam na YouTubie. Także pierwsze zwężanie zrobiłam sobie z YouTube'a, bo nie dopatrzyłam we wzorze. Drugie zgodnie ze wzorem i mi się nie podoba i teraz znowu będę robić takie zwężanie, jakie znalazłam na YouTubie, a chodzi o to, żeby w każdym tym okrążeniu redukcyjnym zredukować 8 oczek. I jak to zrobimy, to nasza brocha. I ja chyba będę robić inaczej niż jest we wzorze, bo tamten sposób, który znalazłam na YouTubie, jest bardziej estetyczny. Przynajmniej na tym melanżu nie ma takiego pochylonego, brzydkiego oczka jak tu. No, ja jak wykonuję to, to teraz widzę. I dla mnie ta różnica jest ogromna, ale wiecie, ta sukienka będzie miała ponad metr długości? No spokojnie. Więc nie wiem co tam, no, może tego nie będzie widać wcale. Dobra, nie da się martwić na zapas. Jeśli chodzi o zużycie, do tego momentu to pękłam już jeden mandarin petit, to znaczy już skończyłam jeden motek i nałożyłam nowy. Dlatego, że on, tak jak mówiłam, ma 180 metrów i kończę jeszcze ten pierwszy tynlinę i myślę, że dzisiaj na spotkaniu inauguracyjnym zacznę kolejny motek tynlinę, właśnie zabieram go sobie. No i tyle, moje drogie. Pokażę Wam w następnym wejściu, jak już coś zrobię, a jeszcze sobie zmierzę, ile mam dzisiaj. Ale jestem tak naprawdę, to długość sukienki możemy mierzyć, bo sobie zostawiam te znaczniki. Jestem po drugiej redukcji teraz. Tu gdzie zielone była pierwsza redukcja i tu była druga redukcja. I mniej więcej co tyle muszę zrobić tych redukcji, kilkanaście. Zależnie od rozmiaru, widziałam, że im mniejszy rozmiar, tym chyba mniej redukcji, ale rzadziej. A im większy rozmiar, to tym mniejsza jest odległość w centymetrach, ale jest więcej redukcji. To znaczy więcej razy trzeba jej dokonać, czyli dłuższą tą sukienkę zrobić. Tak nie wchodząc w zbytnie szczegóły wzoru. Generalnie jeszcze muszę kilkanaście razy powtórzyć ten motyw, że przerabiam. Redukuję 8 oczek. Przerabiam. No i tak jeszcze, aż mi zostanie, nie pamiętam, czy to jest do momentu, ile aż uzyskam jakąś długość sukienki, czy aż uzyskam odpowiednią ilość oczek na żółce. Chyba to drugie. Na razie to jest tyle roboty, ocean prawych oczek, że nawet, wiecie, nie czytałam tego wzoru za bardzo do przodu. Wiem, co mam robić. Wiem, że jeszcze 10 razy tyle mam przerobić i dopiero się zacząć martwić o następne zdanie we wzorze. I to tyle. Życzcie nam zmiany pogody na dzisiaj. Niby ma po 17 przestać padać, także tego nam życzcie, bo widzimy się pod gołym niebem, bez ogródku. A tymczasem ja, moja sukienka, moja próbka, żegnamy się z Wami 1 sierpnia. Cześć! Cześć, witam się z Wami. Dzisiaj jest 6 sierpnia. Sprawdzałam, czy na pewno. Jest wtorek, 6 sierpnia i to jest równo miesiąc do moich urodzin. Właśnie sobie to uświadomiłam. I pokażę Wam progres w mojej sukience. Uwaga! Widzieliśmy się ostatnio tydzień temu, chyba w czwartek, to może nie cały tydzień minął. I w tym momencie jestem za czwartym zwężeniem. Postęp macie pokazany w tych znacznikach gruszkach. No, w tych takich gruszeczkach. I tutaj tej jednej nie widać, to jest pomarańczowa, czyli mam 4. Także witam się z Wami za 4. zwężeniem. Ile to jest? Tak. O tyle gdzieś mam tej sukienki. W tym momencie jest na tej najkrótszej żyłce i cały czas na niej pracuję, bardzo mi się podoba. Na chwilę obecną jedyne, co mnie martwi, to tempo przerastania. Dlatego, że strasznie długo się robi tę sukienkę. Ja już sobie nie wyobrażam, jak to miałoby być z samego tynlinę. Ale naprawdę, tempo przerastania tej sukienki obrazuje jeden z moich znaczników wyznaczający połowę sukienki. O tu, proszę bardzo, pokaż się duszku ludziom. Właśnie o to myślę na temat tempu przyrostu tej sukienki. Taki...
No. W tym tygodniu mamy kolejne spotkanie. Zobaczymy, jak tam dziewczynom idzie, ale widziałam, że mniej więcej są na podobnym etapie, tylko że w mojej sukience trzeba się narobić, ponieważ jest to największy rozmiar. Dobra, uwaga, kot napiera. Zaraz się coś pojawi tu w kadrze pewnie. I też jeśli chodzi o zużycie tej włóczki, to już w tym jednym kawałeczku są dwa motki mandarin petit. Właśnie mi się skończył ostatnio, wczoraj byłam na kolacji. Musiałam skończyć robienie, bo nie wzięłam sobie zapasowego motka mandarin petit wczoraj na kolację w restauracji. Więc w tym momencie są tutaj dwa motki mandarin petit pełne i półtora motka tynliny. No i ja mam 9 motków tego mandarin, czyli już teraz zostało 7. Zondzia, rozpraszasz mnie, kocie. Zostało mi 7. No i szczerze, no boję się, że to wyjdzie opaska na biodra, a nie sukienka do prawie kolan. No nic, będziemy dokupować, tak? Już nie polegnę. Zastanawiam się teraz, ile mi czasu zejdzie na tą sukienkę. Czy ja na przykład zdążę do moich urodzin za miesiąc? To jest ciekawe. Okaże się, ten vlog nie wyjdzie, dopóki nie skończę tej sukienki, także nawet nie mam co was pytać o opinię. Okaże się. Nie ziewaj mi tu. Jeszcze przyszła i mi tu ziewa bezczelnie, no. No i oczywiście miałam przygodę z drutem. Mówię oczywiście, bo ostatnio mam jakiegoś pecha do drutów. I co się stało? Może najpierw wam opowiem o drutach. W ogóle mi się bardzo poszczęściło w doborze włóczki do drutów. Mam tutaj druty Symfonię. To jest moja jedyna para, więc tylko całe moje doświadczenie polega na tej jednej parze. Nit Pro Symfonię, to takie drewniane, kolorowe. Z tego, co opowiadały mi koleżanki, to one jako jedyne są tak mocno lakierowane, z tych drewnianych z Nit Pro. I właśnie one mi bardzo pasują, bo są bardzo śliskie. Ja bardzo lubię metalowe druty, właśnie za to, że są śliskie. I wyjątkowo lubię te drewniane. Jestem z nich bardzo zadowolona. Chyba to są jedne z moich ulubionych drutów od Nit Pro. No i niestety jeden złamałam. A sytuacja wyglądała tak, nie ma w tym oczywiście winy producenta, tylko moja i wyłącznie moja, że robiłam na kanapie, odłożyłam robótkę i wstałam z kanapy, odbiłam się, bo chciałam szybko wstać i usłyszałam chrupnięcie. Okazało się, że pod moją dłonią był jeden z tych drutów, ten, no i chrupnął i pękł w ten sposób tak po ukosie wzdłuż. Nie u nasady, bo kiedyś już złamałam drewniany ginger, trójeczkę i to wtedy tak na płasko u nasady złamałam. A teraz tak po ukosie w pionie, tak mniej więcej jak te malowania idą. Tak po ukosie w pionie się złamał. No i oczywiście już byłam gotowa wyrzucić, ale mój mąż wszystko stara się naprawić. Mówi, to ja ci to skleję, spróbuję skleić. No i skleił. Kleiłem wikol do drewna, najzwyklejszym takim, jaki mieliśmy gdzieś tam na stanie. I wyobraźcie sobie, że one działają bez zarzutu. Ja już przerobiłam niezły kawałek po tym złamaniu. Jest tutaj pod palcami czuć taką grudkę, takie delikatne pogrubienie jest, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. I właśnie do tego zmierzałam, że te druty do tej włóczki tak świetnie pasują, że nawet jak tam jest kropelka kleju, takiego zeschniętego, który można by było spiłować, bo mój mąż powiedział, żebym sobie to wygładziła pliniszkiem do paznokci albo papierem ścierzym, który też mamy w domu, ale mi się nie chciało. Bo ta włóczka tak czy inaczej tak sunie miło, ten mandarin petit, po tych śliskich drutach. I właśnie do tego zmierzałam od początku. Że strafiło mi się jak ślepej kurze ziarno to połączenie tych drutów z tą włóczką właśnie. Że to świetnie współpracuje ten zestaw, muszę powiedzieć. I to było zupełnie nieświadome. Wzięłam te druty, bo pasował rozmiar, a tylko taki miałam w tym rozmiarze. Tylko miałam te 3,75, to są kupione z drugiej ręki od kogoś, kogo znacie. Więc nie wybrzydzałam, nie kupowałam żadnych nowych, miałam takie, to wzięłam takie. No i okazuje się, że to jest bardzo dobra kombinacja. A propos jeszcze innej super kombinacji, to tak jak wiecie, wzór nakazywał zrobić próbkę i przerabiać to na drutach 3,5, ja takich drutów nie miałam. I sobie kupiłam u Kasi w Strikę i to były druty Nova Metal. Ona mi je poleciła od Nit Pro. Dlatego, że one mają o jedno łączenie mniej, bo one są całe metalowe. Nie mają tego łączenia, tylko dopiero tutaj to z żyłką. A ja już byłam taka zniechęcona ostatnio drutami Nit Pro, w tym rysie w roku 10 wam opowiadałam, że już mam po prostu serdecznie dość tych drutów i tej firmy. No ale jak się okazuje, nie jest jakieś duże
pocieszenie, no bo nigdy nie wiesz, na co trafisz, ale są i dobre druty. I muszę powiedzieć, że robiłam próbkę na 3,5, ta próbka mi się wprawdzie nie zgodziła, ale bardzo dobrze się nie opracowało. Tymi drutami Nowa Metal, one są całe metalowe, super się pracowało. I teraz tymi symfoniami też mi się super pracuje. No i to tylko świadczy o tym, że trzeba mieć szczęście, żeby trafić na konkretną parę albo na konkretny model Knit Pro. Że ona, to nie jest wszystko złe albo wszystko dobre, tylko no, są różne. Co nie jest takie dobre, no bo wolałabym, żeby jednak miały stałą jakość. W ciałogu nie ma takich problemów, że tam czy jaku. Każdy inaczej to czyta, już to po swojemu ciałogu na to mówię. Tam nie ma takiego problemu, że trafisz na dobre albo złe. A w Knit Pro to taka troszeczkę ruletka, no. Albo doświadczenie i jakby świadomość już rynku i marki, co im dobrze wyszło, a co źle. Miałam wam jeszcze opowiedzieć o koszcie tej sukienki, bo to też myślę, że będzie ciekawe dla niektórych. W moim rozmiarze 9 motków Mandarin Petit, 7 motków Thin Linę, plus wzór z zastosowaniem zniżki na kal u Kasi Strikke w sklepie 10% na włóczkę, wyniosło to 307 zł z groszami. Odpowiednio każdy rozmiar mniej. Nie liczyłam, ile najmniejszy. Ale wiem, że niektórych to ciekawi i muszę powiedzieć, że to jest taka jedna z najdroższych moich inwestycji, zdaje się, włóczkowych. Tak sobie nie przypominam, żebym tak chętnie wydawała duże ilości na takie projekty, ale no cóż, no zobaczymy. Dobra, to na dzisiaj tyle. Dzisiaj jest wtorek, za 2 dni widzę się z dziewczynami z Kalu na żywo. Zobaczę, ile one mają. Wiem, że już naprawdę ostro pracują nad tymi sukienkami, także ja mimo, że zaczęłam dużo wcześniej, to w tym momencie już po 4 zwężeniach już się wyrównałyśmy. Dużo dziewczyn ma mniej więcej już taką ilość jak ja teraz i boję się, że już teraz będę zostawać w tyle, a bardzo mi na tym zależy, żeby tak nie było. Także muszę przycisnąć. Widzimy się za kilka dni, pokażę wam, jak coś mniej więcej urośnie albo się coś niespodziewanego wydarzy. Pa! Cześć! Jest wtorek, 13 sierpnia, a ja się witam z wami po 6 zmniejszeniu. W tym momencie w mojej robótce było już 48 oczek. Także mam około 350 z groszami teraz na drutach. Kończę już 3 Mandarin Petit i 2 Thin Linę. I trochę się obawiam, że strasznie powoli przerasta sukienka, a szybko kończy się włóczka. Tak trochę mam obawy, jak to dalej będzie, no ale zobaczymy. Za każdym razem, w każdym wejściu wam mówię, że mam obawy. Niemniej jednak tylko teraz na szybko chcę wam pokazać, jak wygląda. Kamerka trochę pokazuje blade kolory, ale na tym się nie skupiamy. Pokażę wam te zmniejszenia. O, tak to wygląda. Żyłeczka. Tu jest marker początkowy, czyli dyńka moja. I tak się prezentuje w tym momencie dół sukienki. I to by było na tyle. Zobaczymy się, jak zrobię trochę więcej. No i wracam do was teraz, właśnie w tej sukience. Ale opowiem wam, co się działo od połowy sierpnia do końca sierpnia właściwie. Otóż w połowie sierpnia zaczęłam wierzyć, że skończę tę sukienkę niebawem. A wiedziałam, że czekają mnie na początku września moje urodziny. Czeka mnie duża impreza i zamarzyłam, żeby skończyć tą sukienkę i założyć ją na imprezę urodzinową, na kolację dla przyjaciół i rodziny. I powiem wam, że się udało. Od połowy mniej więcej, od miejsca, w którym kończą się zwężenia, to jest tak na wysokości talii, poszło już ekspresowo, natomiast cały czas miałam obawy, czy mi starczy włóczki. Bardzo słuszne obawy, bo jak się okazało, sukienkę skończyłam pierwszy poniedziałek września. Nie pamiętam, jaka to była data. Pamiętam, że w środę miałam imprezę urodzinową. To było 4 września. To nie były moje urodziny, ona była trochę wcześniej, ze względu na to, że część moich gości jechała na drutozlot. Więc zrobiłam troszeczkę przedwcześnie te urodziny. I sukienka musiała być już gotowa do założenia w środę. W związku z tym chciałam ją zablokować i skończyć w poniedziałek, żeby dać jej czas na wyschnięcie. I aż do poniedziałku byłam na gorącej linii z Kasią ze sklepu Strikke w kwestii żółtej włóczki Mandarin Petit.
bo cały czas się bałam, że mi zabraknie. Kasia nie ma sklepu otwartego codziennie, można się z nią umówić na wizytę. Natomiast ja cały czas nie wiedziałam, czy będę potrzebować tej wódki, czy nie. Nawet już ją prosiłam, żeby wzięła na weekend do domu te wódki. Najwyżej podjadę do niej, gdzieś odbiorę na mieście. I w poniedziałek, jak skończyłam ostatnie te muszelki na dole sukienki i tutaj, bo to jest ostatni element, to jest wykończenie szydełkiem, okazało się, że włóczki Mandarin Petit został mi tyle. Taki dosłownie ogonek. Także wygrałam w chickena, czyli wygrałam pojedynek z włóczką, zostało mi jej tyle. Zużyłam dokładnie tyle, co we wzorze, chociaż robiłam drobne modyfikacje, bo się cały czas bałam, że ta sukienka będzie za krótka, więc w ostatnich zwężeniach wydłużałam czas między zwężeniami. Czyli jak ona się zwężała tak w trójkąt, w trapez, to po prostu zwiększałam odległości między poszczególnymi zwężeniami po to, żeby była jak najdłuższa, bo cały czas miałam obawy, że to będzie przepaska na biodra. Finalnie sukienka wyszła za kolano. Pokażę Wam za chwilę kilka zdjęć w tej sukience. Wtedy, 4 września, na mojej imprezie urodzinowej było bardzo gorąco, było ponad 27 stopni. Potem jeszcze po kolacji siedzieliśmy pod gołym niebem w winiarni do późnej nocy, bez wierzchnich okryć. To była bardzo ciepła noc, bardzo ciepły wieczór i ta sukienka sprawdziła się po prostu idealnie. I w tej sukience chodziłam jeszcze kilka tygodni temu we Włoszech w październiku. Już nie w tej odsłonie letniej na gołe ciało, tylko właśnie na t-shirt bawełniany. W tym momencie mam na sobie krótki rękaw. W tej odsłonie ta sukienka może posłużyć na więcej niż tylko upalne lato. Jak dla mnie teraz ta temperatura w domu, ja mam, nie wiem, 22 stopnie, jest dla mnie bardzo komfortowa. Spokojnie mogłabym tak chodzić w ciągu dnia, nie jest mi ani gorąco, ani zimno. Także jak dla mnie osoby chłodnolubnej, zimnolubnej, to jest jak najbardziej ubranie, w którym ja będę chodzić więcej niż w jednym sezonie. To nie jest tylko sukienka na 30 stopni. Mandarina zostało mi tyle, a pomarańczowego tynlinę zostało mi tak 3/4 motka. Tak, około 30-35 gramów. Czyli idealnie zmieściłam się w ilościach włóczki proponowanej przez projektantów z Sanedgar. Ponieważ ten kal, last minute kal, tak się nazywał, ja wymyśliłam tą nazwę, no bo kto robi letnią sukienkę dopiero w lipcu? Ale ona była taka piękna i tak bardzo chciałam ją zrobić i widziałam, że się podoba też innym, więc zachęciłam po prostu Kasię i dziewczyny z Zierkamy na Polu do zrobienia tego kalu i bardzo się cieszę, bo powstały przepiękne sukienki. I na koniec dostałyśmy dyplomy od Kasi. Ten dyplom jest tak piękny, wraz z zestawem znaczników, wyróżnienie za największą liczbę przerobionych oczek. Dlatego, że zrobiłam jako jedyna największy rozmiar, więc miałam najwięcej oczek do nabrania i najdłuższą sukienkę do zrobienia i najwięcej motków do przerobienia. Taki właśnie piękny. Wiem, że widzicie to w drugą stronę, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest po prostu coś uroczego i bardzo dziękuję za to. Bardzo było mi miło dostać ten dyplom. Także podsumowując, skończyłam ją 2 września, zaczęłam kilka dni przed rozpoczęciem kalu, który się zaczynał 1 sierpnia, ja zaczęłam w ostatnich dniach lipca. Także miesiąc robiłam tę sukienkę. Z tego co pamiętam, na początku sierpnia robiłam jeszcze inne rzeczy, które Wam pokażę w kolejnych odcinkach, bo byłam jeszcze w trakcie testu, ale jestem niesamowicie szczęśliwa, że zrobiłam ją. A jeśli chodzi o moją urodzinę, no to jestem już w średnim wieku, skończyłam 40 lat. Urodziny się odbyły na początku września, tak jak mówiłam. Zaprosiłam rodzinę i przyjaciół do restauracji, potem właśnie na wieczór w winiarni. Było przyjemnie, było cudownie. Część moich gości założyła swoje własne udziergi. I tutaj chciałabym szczególnie podziękować Małgosi, Małgo Tylko Nit, za to, że założyła drugą linę, czy drugą, swoją linę. I mamy takie urocze zdjęcie, tutaj Wam pokażę, gdzie obie mamy na sobie swoją linę na moich urodzinach. Gosia skoczyła chwilę przede mną. Ja nie byłam pierwszą osobą, która w tym kalu skończyła tę sukienkę. Nawet nie byłam drugą. To był piękny wieczór i dostałam też super prezenty. Część z nich Wam pokażę, bo są związane z dziewiarstwem. Ale zanim o prezentach dla gości, chciałam Wam jeszcze pokazać coś bardzo fajnego. Czyli prezenty, które dostali moi goście. Zostali je przy talerzykach. Są to świeczki w kształcie, uwaga, dyni. Oczywiście, że w kształcie dyni.
podziękowaniem, że są ze mną w tym wspaniałym dniu. Została mi jeszcze jedna sztuka, bo jedna osoba, jeszcze się z nią nie widziałam od moich urodzin, więc odpakuję tę sztukę. Jest to ręcznie robiona świeczka sojowa o zapachu grzańca. Żadnego wina konkretnie. No, i tak sobie siedzi w takim sianku tutaj. Ja już swoją wypaliłam, bo zamówiłam trochę więcej. Oczywiście, żeby same się też pocieszyć tym. I tę świeczkę wykonała Ania z konta Ani z Ploty. Ania poznałam przez to, że była na jarmarku. Ja w zeszłym roku nie organizowałam jarmarku, ale trochę tam pomagałam i w ogóle nie znałam Ani. Natomiast wiedziałam, że był taki wystawca ze świeczkami i różnymi dekoracjami. I tę świeczkę właśnie, tę i 10 innych, wykonała Ania na zamówienie moje. Jeśli potrzebujecie prezentów w formie podziękowania, pamiątek różnych chrzcin, komunii, ślubów, urodzin, to Ania wykonuje właśnie tego typu dekoracje pamiątkowe. I nie jest to reklama, bo zapłaciłam za to normalną cenę. Także jest to polecenie czegoś, co sama zamówiłam. Ania operuje w Bochni. To jest kawałek od Krakowa. Ale przysyła paczkomatem te cuda. Także nie ma problemu z zamówieniem. A jeśli chodzi o prezenty dla mnie, to z tych związanych z dzierganiem dostałam niesamowity bukiet od Moniki z Krakowa. Monika ma ksywkę Marta przełożona, ale zawsze we vlogach Marty Hadankiu występuje jako Monika z Krakowa. Także od Moniki z Krakowa dostałam przepiękny bukiet. Pokażę wam tutaj zdjęcie tego bukietu. I ten bukiet miał w sobie motek. Taki o wielki motek. Motek już trochę przeżył niestety, więc nie wygląda tak pięknie jak pierwszego dnia, dlatego że jest ogromny, a ja mam dość płaskie pojemniki. W związku z tym ta etykieta już tak nie wygląda szałowo, bo jest przechowywany po prostu w tej formie. To jest taki piękny motasek. Bardzo ładny i bardzo w moich kolorach, o dziwo. Ja bym sobie z nigdy nie kupiła, ale on jest jak najbardziej w moich kolorach. Zobaczcie, jaki piękny. I ten motek był nasadzony na bukiet, przełożony przez kwiatek i był po prostu dekoracją bukietu. Właściwie to kwiatki chyba były dekoracją do tego motka. Już wam mówię, co to jest. To jest, domyślam się, że z L9. Tak myślę, bo to jest Lagyards. Nazywa się Magnolia. Pachnie merino. Zdecydowanie i mocno. Oh, lubię ten zapach. I to jest 85% merino extra fine i 15% poliamid. Struktura taka sznureczkowa. Przesunę się, ale mam jeszcze jeden prezent i nie chcę, żeby tu hałasowało. Dobrze. To zaraz. Wezmę to tak. Struktura, o, to się troszkę rozwaliło, to wam pokażę z bliska. Taka sznureczkowa. Tak? Bardzo elastyczna. I ten motek Magnolia ma 100 gramów i 250 metrów na druty 5-6. Przepiękny jest. Troszeczkę rzeczywiście zmaltretowany z mojej strony, ale to dlatego, że był przechowywany w warunkach takich, jak ja mam. Ale jest taki mięciutki, zobaczcie, tam normalnie, tam można do środka, on jest taki napuszony, tam można do środka włożyć całe palce, zobaczcie na to. On jest maksymalnie taki mięciutki i plastyczny. Wiem, że tak się nie powinno może traktować motków, ale chciałam wam pokazać, jaki on jest plastyczny. O, już się całkiem rozwali. Ale spokojnie, jeszcze tej zimy coś powstanie z tego, bo to jest zbyt ładny kolor. Dziękuję, Monika. A to jest mój główny prezent. Coś, co dostałam od dziewczyn z Dzierkamy na Polu. Od tych, które organizują jarmark i prowadzą profil Dzierkamy na Polu. I tych, które gościłam na swojej kolacji. Dziękuję wam bardzo za spełnienie mojego marzenia. Moim marzeniem już od dawna było takie kolorowe motowidło z marki Knit Pro. Takie, jak ja to mówię, takie, co ma Kasia w między drutami. Bardzo mi się podoba to motowidło i chciałam je mieć. Pokazuję wam je w kartonie. Mogę je wyciągnąć, już go używałam. Zostało już ochrzczone. To znaczy, była już domówka. Zostało już użyte.
Nie będę go otwierać. Chciałam tylko pokazać, że on jest taki piękny. O! Dobrze, może jednak tak wam pokażę. Bez rozkładania na amen. Działa w ten sposób. Marzyłam o tym motowidle. Teraz marzę jeszcze o nawijarce z tego samego systemu. Ale to już oczywiście sobie sama sprawię. Może na urodziny, za rok, albo na święta. Piękne jest, prawda? Jest cudowne. Jest cudowne, wygląda nie tylko pięknie. Detale jest tak dobrze oszlifowane, jest śliskie. Chodzi bez zawodu, nic tam nie skrzypi. Jest po prostu zrobione dobrze jakościowo. A dodatkowo jest śliczne. Oto widło wróciło do kartonu. Tak się je przechowuje. Bardzo poręczne. Ja to stawiam z tyłu za komodą. I tak sobie czeka na przewijanie skarbów. I pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Prezent, który dostałam od Magdy z kanału Przykusy. Z Magdą miałam okazję spotkać się na warsztatach z podstaw żakardu u Karoliny Kropy i Kasi Kobiercy. To było we wrześniu w Warszawie. Na Ursynowie. I wtedy widziałam się z Magdą na żywo i Magda wręczyła mi prezent, którego się zupełnie nie spodziewałam. W postaci świeczki, filiżanki i znaczników. I te znaczniki wam teraz pokażę. Świeczkę już prawie wypaliłam, a filiżanka jest brudna, bo dzisiaj z niej piłam herbatę, więc zostały tylko znaczniki. I już nawet mam ten znacznik w jednej robótce, więc przyniosę wam razem z robótką. Jestem. To jest super tajny secret project. Spódnica od Walentyny. Ten kolor nie jest taki, to jest taki rozsądny róż, a nie taki, jak ta kamera teraz pokazuje. Jest to podszewka, wewnętrzna część spódnicy, ale ja nie o tym. O tym wam opowiem, jak będzie gotowa w kolejnym albo jeszcze kolejnym odcinku. Chciałam tylko pokazać. Ja dostałam taki komplet znaczników. Kamera się trzęsie. Rysiu, Borysia przyszła, bo tablet stoi na jej drapaku. Takie mam warunki do nagrywania. I ona sobie teraz przyszła siąść i podrapać ten drapak, więc się... Lata teraz wszystko. Takie piękne znaczniki. Cały komplet. Od takiego wystawcy, którego nazwy nie pamiętam, ale napiszę wam tutaj. To był taki wystawca, który był na targach w Gdańsku ze znacznikami. I dostałam taki komplecik takich awokado, zobaczcie. No jakie rozkoszniaczki. Także te awokadka. Mam ich cały komplet, 5 albo 6. I właśnie jeden z nich wykorzystałam tutaj jako znacznik początkowy do tej robótki. O samej spódnicy wam opowiem innym razem, jak będzie gotowa, bo to jest projekt w testach. Także z prezentów dzierganych, no to dostałam znaczniki, włóczkę i motowidło. Ja o tym motowidle tak marzyłam, ale też wiedziałam, że to jest duże, to jest drogie. Zawsze mi było szkoda pieniędzy. Dziewczyny mi zrobiły taki prezent. Dziękuję. Ale to jeszcze nie koniec. Najważniejszy prezent dostałam na Instagramie. Pożegnam się z wami dzisiaj w tym odcinku i na samym końcu zobaczycie film z życzeniami, który nagrały dziewczyny z Dzierkamy na polu, ale zaangażowały do niego tyle cudownych osób, koleżanek, które znam osobiście i takie, z którymi mam świetny kontakt, ale nigdy nie dane było nam się jeszcze spotkać. I każdej z tych osób, które wystąpiły w tym filmie, serdecznie dziękuję. Tak jak kiedyś mówiłam, ludzie mają różne wizje tego, co się kryje pod hasłem, że komuś się w życiu udało. Dla mnie potwierdzeniem tego, że mi się w życiu udało, jest to, że mam takich ludzi wokół siebie. To mi się naprawdę w życiu udało. Dziękuję wam wszystkim, którzy wystąpili w tym filmie, a także wszystkim innym, którzy mi dobrze życzą, za ogrom życzeń, pięknych słów i za tę dobrą energię, która od was płynie. Teraz się już z wami żegnam. Dziękuję wam za ten odcinek. Zapraszam was na kolejne, które już będą się pojawiać na pewno regularnie. Zwłaszcza, że przed nami święta i zanim dojdę do vlogmasów, które mam w planach, to chciałabym wam pokazać wszystkie zaległe rzeczy, bo mnóstwo rzeczy zrobiłam przez ten czas i w wielu miejscach byłam i tyle osób spotkałam i to wszystko chcę wam opowiedzieć, ale po kolei. Więc zapraszam was już na kolejne odcinki, a tymczasem się z wami żegnam i zapraszam na obejrzenie filmu z życzeniami. Ja mam na imię Małgorzata, a to był Rysia Vlog. Rysia,
Z okazji Twoich urodzin życzymy Ci milion pomarańczowych ogierków. Mnóstwa włóczek w kolorze dyniowym. Życzę Ci, żebyś nigdy się nie zmieniała i była zawsze taka cudowna, taka dzika, jaka jesteś. Mrał. Więcej ludzkiej i kociej miłości. Włóczek w tygrysie pasy i lamparcie centki. I żeby Ci chłop w kadr nie właził. Koci chłopek pomagający w dzierganiu. Wielu udanych projektów bez opcji UFO. Żeby wewno było ciepło, a napoje zimne. Po prostu więcej kotów. Jeszcze z 7, 10. Krótkiego lata. I długiej jesieni. 1500-900 notków do miziania i przerabiania. Podróży gdziekolwiek. Byle w ciepełko. Samych dobroci Rysiu i gipkiego skończenia tych wózek. I pysznej kabusi. Rysiu, jesteś naszym krakowskim słoneczkiem, które świeci nam przez cały rok, nawet w zimie, więc życzę Ci zostać taką słoneczną osobą jak najdłużej. Włóczek w kolorze aperolu i niekończących się podróży. Dużo pudeł z promocjami na targach. I samochowających się nitek, zwłaszcza tych żakardowych. Dobrze rozpisanych, inkluzywnych wzorów. Dodatkowej doby na dzierganie. No i oczywiście najlepszych włóczkowych przyjaciół. Droga Rysiu, z okazji Twoich urodzin życzę nam, żebyś zawsze dziergała na polu. Żeby budżet na włóczki i czas na robótki nigdy Ci się nie kończył. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Droga Rysiu, życzę Ci, żebyś miała tylu followersów na YouTubie, ile oczek ma Twoja Linea wraz. Śpiewać nie będę, bo się lubię, dlatego życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, spełnienia wszelkich marzeń, niekończącej się włóczki, miłości kotów i wszystkiego, co jest w tym życiu Wasze. Spełnienia włóczkowych marzeń i wszystkiego, czego sobie kupu zażyczysz. Dużo, dużo zdrowia. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam.